Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Pytam tylko pierwsze podstawowo o tą sytuację kadrową, bo już się pytałem zaraz po meczu, czy ktoś tam zgłosił jakiś problem, czy jednak w pełnym składzie, który był również w sobotę, a może z Benedictem już. It looks quite good in the team. We have no issues after the last game against Cracovia at all. Sytuacja w drużynie wygląda całkiem dobrze. Nie mamy żadnych problemów po meczu z Krakowią. Benedikt Cech has been training with the team for 2-3 days now. Benedikt Cech trenował przez ostatnie 2-3 dni razem z drużyną. So everyone is available for the game and so the situation is quite good. Więc wszyscy są dostępni na nadchodzący mecz. Sytuacja jest całkiem dobra. Panie trenerze, co jest dla pana przed tym meczem z Jagiellonią najtrudniejsze? Jaki wybór jest dla pana najtrudniejszy? You talking about players? Jeśli chodzi o zawodników. I would say that this game it's always hard to pick a lineup. Powiedziałbym tak, zawsze trudno jest wybrać skład. Because there will be players that is disappointed. It happens in every team all around the world, every week, all the time. Ponieważ zawsze będą zawodnicy, którzy będą rozczarowani. Tak się dzieje w każdej drużynie, na całym świecie, każdego tygodnia, przez cały czas. But we have shown and we need to show tomorrow again that, you know, either you start or you end the game. You need to do everything for the team. So, and in this case, the game we have in front of us, I'm sure that everyone will contribute as much as they ever can to help the team. So in this case, I'm sure that all the players that will be called up for this game will do everything. Either they start or they end the game. Niezależnie od tego, czy zawodnik rozpoczyna mecz w wyjściowej jedenastce, czy wchodzi pod jego koniec, musimy pokazać i jestem pewien, że wszyscy zawodnicy, którzy zostaną, którzy będą w składzie na jutrzejszy mecz, pokażą, że musimy zrobić absolutnie wszystko dla dobra drużyny, szczególnie w meczu takim jak jutrzejszy. Proszę, Jakub. Panie trenerze, czy przy swoich wyborach, albo inaczej zapytam, ile pan ma jeszcze znaków zapytania przy wyborze tej meczowej jedenastki? A couple, a few maybe. I'm still thinking about two or three positions, but it's normal. Jest ich kilka, wciąż myślę o wyborach, jeśli chodzi o 2-3 pozycje, ale to jest coś normalnego. Czy mając takie znaki zapytania, bierze pan również pod uwagę to, że ten mecz może potrwać 120 minut, czy raczej w swoich takich prognozach? Absolutely. You know, sometimes you also need to think about how can we have this, a very, very strong team to end the game. So it's not just about the lineup. Everything around us is about the lineup from the beginning of the game, but you need to be strong in the end of the game also. So it's connected. Oczywiście, że tak. Musimy myśleć o tym, w jaki sposób możemy mieć silny skład również w końcówce meczu, więc my tutaj głównie rozmawiamy i zastanawiamy się nad wyjściową jedenastką, ale trzeba również pomyśleć o tym, żeby w skład, który będzie grał w końcówce meczu, był równie silny. I think we have a quite clear reference on this in the cup quarterfinal against Lech, but we needed to be strong in 120 minutes. Myślę, że mamy tutaj dobry punkt odniesienia, jeśli chodzi o ćwierćfinał Pucharu, mecz z Lechem, w którym po którym wiemy, że musimy być mocni przez całych 120 minut. Panie trenerze, obowiązkowy występ młodzieżowca, czy wzorem ostatniego meczu z Krakowią to będzie Adrian Przyborek na boku, czy jednak mocno pan się zapatruje na jakieś inne rozwiązanie? I haven't. This is one of the things I haven't decided. I would say that
I think Szyborek is doing a quite good job for the team, and he's very stable in his decision making, working very hard for the team. To jest jedna z rzeczy, co do których jeszcze nie podjąłem decyzji. Myślę, że Przyborek robi dobrą robotę dla drużyny i że jest stabilny w swoich decyzjach. And this is quite, should I say, abnormal because of his age. He's very young still, and but he plays very mature. I mogę powiedzieć, że to jest coś nienormalnego ze względu na jego bardzo młody wiek. On jest bardzo młodym zawodnikiem, ale gra w sposób bardzo dojrzały. And I think Marcel is looking better and better. He has entered the pitch in the end of the games, and he needs more rhythm in training, and because of his first round, and he will be better and better, I would say. I myślę, że również Marcel gra coraz lepiej, wchodzi na boisko w końcówkach meczów i myślę, że potrzebuje trochę lepszego, trochę więcej rytmu, jeśli chodzi o treningi ze względu na jego sytuację z wcześniejszej rundy, ale wygląda coraz lepiej. And maybe we have some surprise also in this case. Więc być może tutaj również czeka nas jakaś niespodzianka. Jakub, czy kolejne pytanie, proszę. Panie trenerze, jak pan ocenia zespół Jagiellonii, mając na uwadze to, że prowadzą w tabeli, no ale też chyba mocno zwietrzyli taką szansę na podwójną koronę. My też na nią mamy szansę. Yeah, my opinion is still that Jagiellonia is a very good team. Moja opinia jest wciąż taka, że Jagiellonia to bardzo dobra drużyna. And I think the league shows this. I myślę, że ich prowadzenie w tabeli to pokazuje. It's an offensive, balanced team that play good football with a lot of individual quality. To jest ofensywna, zbalansowana drużyna, grają ofensywny futbol, mają bardzo dużo jakości. They have done a quite impressive journey since last year when they was, I think they fight all the way into the last game, correct? I od zeszłego, od poprzedniego sezonu wykonali, naprawdę przeszli bardzo długą podróż, o ile dobrze pamiętam, to prawie do ostatniego meczu walczyli. Jakub? Mówią o Jagiellonii, że ma bardzo mocną ofensywną grę. Pogonie również jest zespołem bardzo, bardzo chwalonym za ten styl taki ofensywny. Czy zadecyduje jutro atak, czy jednak ranga spotkania no, sprawi, że obaj panowie, czyli pan i pan Siemieniec, no troszeczkę się cofną, będą sprawdzać, co tam macie w tyłach pewnego? Okay, I would say that it's our ambition. Powiedziałbym, że naszą ambicją jest that present ourselves in an offensive way, aby pokazać się w sposób i pokazywać się w sposób ofensywny, but not at the cost of a defense work, ale nie kosztem pracy w obronie. This is a game what we have in front of us that we need everyone to sacrifice everything for the team. Everyone needs to play for each other. I ten nadchodzący mecz to jest mecz, w którym każdy musi poświęcać siebie dla dobra drużyny i wszyscy muszą grać dla siebie nawzajem. It will be a mentally and physically too tough game. To będzie trudny mecz zarówno mentalnie, jak i fizycznie. And in this case you need everyone to just put on out every ego they have and just do everything for the team. I w takim meczu wszyscy zawodnicy muszą odłożyć swoje ego na bok i muszą zrobić wszystko dla dobra drużyny. This is also a game that we all dream about. To jest również mecz, o którym wszyscy marzymy. And you know, this is also why we football players or coaches live for this kind of games. To jest tego rodzaju mecz z tego rodzaju, dla których my piłkarze i trenerzy żyjemy. And I'm sure that this will bring out the absolutely best of us, each and everyone. I myślę, że wszyscy pokażemy się z jak najlepszej strony. Czy dla pana jest to najważniejszy mecz w karierze, w pracy w Pogoni Szczecin?
It's always next game. Zawsze takim meczem jest nadchodzący mecz. But this game I can't wait, you know. We have done a great journey in the cup. We have been against very tough opponents and to go out here full house, supporters is doing everything to back us up. This is just amazing. Ale ja nie mogę doczekać się tego meczu. Przeszliśmy bardzo długą i trudną drogę w pucharze, grając z trudnymi przeciwnikami. Jutro będzie mecz przy pełnym stadionie. Kibice będą robili wszystko, żeby nas wesprzeć, więc zapowiada się fantastyczny mecz. Czy piłkarze mają obiecane jakieś dodatkowe gratyfikacje po ewentualnym awansie do finału? Nie wiem, może większa premia, może dłuższy odpoczynek? That's the president. To prezes. There will be no way of after this game we have a very important away game against Lech Poznan. We will prepare for this as normal. So there's no time for big celebrations or big disappointment time. We need to keep on going, whatever happens tomorrow. Nie, mamy po tym meczu nadchodzący bardzo ważny mecz wyjazdowy z Lechem Poznań, więc nie będzie jakiegoś specjalnego czasu na świętowanie albo na jakieś rozpaczanie czy rozczarowania. Po prostu będziemy normalnie trenować i przygotowywać się do kolejnego meczu. Panie trenerze, ja do tych personaliów na chwileczkę wrócę. Vahan Bichakcian, taki piłkarz. Ja nie wiem, jaką rolę, czy pan może nam zdradzić, jaką rolę pan przewiduje dla niego w tym spotkaniu, krótko mówiąc, czy wyjdzie od pierwszej minuty. My wiemy, że to jest piłkarz, który spokojnie może grać w podstawowej jedenastce, ale też często tak historia pokazuje, że to jest piłkarz, który niekoniecznie musi wytrzymać trudy takiego trudnego spotkania przez 90 minut. No i stąd takie pytanie, jaką tutaj pan rolę widzi dla Vahana, zwłaszcza w tej perspektywie, że ten mecz może potrwać trochę dłużej niż 90 minut. I said after the game against Cracovia, I really praised that Vahan could do this third goal. Już mówiłem i chwaliłem Vahana po meczu z Cracovią za tę trzecią bramkę. I was very happy for this because he has been struggling a bit with this and waited for this moment to do the goal or help the team with assist. He has working very hard for the team during this time. Byłem z tego powodu bardzo zadowolony, ponieważ on miał pewne problemy i czekał bardzo długo na taki moment, w którym mógłby strzelić bramkę dla drużyny albo pomóc strzeleniu bramki poprzez asystę. So I expect Vahan to fly again after this, for sure. Więc jestem pewien, że Vahan będzie uskrzydlony po tym golu. However, about the decision playing or not is one of them that I also think about. Ale jeśli chodzi o to, czy zagra, to jest jedna z tych decyzji, o których wciąż jeszcze myślę. But I would be very surprised if maybe he starts, but he will, if not, he will enter the pitch. This is how I see Vahan. He's a top guy and top player, so this is how I can answer this. Być może wejdzie na boisko od pierwszej minuty, ale jeżeli nie, to na pewno wejdzie na to boisko. Vahan jest jednym z naszych czołowych zawodników, ja go w ten sposób postrzegam. Dobrze, i drugie pytanie, które ma pytanie wstępne. Pytanie wstępne jest takie, czy pan kiedyś zdobył jakiś puchar? No, nie. Cup final jest lost. Okej. Okay. Nie, jedynie przegrany finał pucharu. No właśnie, my tutaj też żeśmy przegrali trzy finały. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że Kamilowi Grosickiemu bardzo mocno zależy na tym, żeby zdobyć finał. A jak z całą resztą? Może pan powiedziałby od siebie, pan tutaj mówił, że to jest bardzo ważne spotkanie, że każde następne jest bardzo ważne, ale czy jednak jest coś szczególnego w tej możliwości zdobycia tego pucharu? Dla pana, dla zespołu? Ja nie wiem, ilu jest piłkarzy w szatni, którzy mogą się pochwalić jakimś pucharem. I'm sure, because the players has presented themselves in the past in front of us, and I at least remember Ulvestar has win in every country has been, I think. Podczas przedstawiania się zawodników wcześniej, wydaje mi się, że Ulvestad wygrywał puchar we wszystkich krajach, w których grał. I think Alex Corgan also, but it doesn't matter. It's a very big game.
Jeśli też również Alex Gorgon, ale to nie ma znaczenia, to jest bardzo ważny, wielki mecz. It's a game that we dream about. It's a game that we have been working very hard to come to. So we need to enjoy and we need to do everything to also pass this game. So to jest bardzo ważny mecz. Wykonaliśmy ogromną pracę, żeby w tym miejscu się znaleźć. Musimy się cieszyć tym meczem, marzymy o nim, ale również musimy zrobić wszystko, aby przejść dalej. There is no reason to hide that. Nie ma powodu, żeby to ukrywać. But there is no reason either to put it up on a level that makes it very hard to perform. Ale nie ma również powodu, żeby wynosić to na taki poziom, na którym będzie bardzo ciężko dobrze zagrać. So for me it's very important that we are balanced in a mentally way when we go out on the pitch, because it will mean so much for us and for everyone around, but we need still to perform to win the game. Dlatego dla mnie bardzo ważne jest to, żebyśmy byli mentalnie zbalansowani, kiedy wyjdziemy na murawę, ponieważ ten mecz będzie bardzo wiele znaczył dla nas i na wszystkich dookoła, ale musimy zrobić wszystko, żeby po prostu go wygrać i dlatego musimy być odpowiednio zbalansowani. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, czy na ostatnich treningach przed meczem z Jagiellonią były ćwiczone rzuty karne? We will have this training now in the evening and we will do, yes. Będziemy to trenować teraz wieczorem, tak. We did in front of Lech Poznań game, but it didn't look good, so we told Gamboa to score the goal in 119 minutes instead of penalty. Trenowaliśmy rzuty karne przed meczem z Lechem Poznań, ale to nie wyglądało zbyt dobrze, dlatego powiedzieliśmy, żeby Gamboa strzelił bramkę w ostatniej minucie. It was joke. Nie, to żart oczywiście. A czy fakt, że wygraliśmy już z Jagiellonią w tym sezonie i to u siebie daje jakąś przewagę przed tym pucharowym meczem? It's hard to say, but what makes it? I think Jagiellonia has not changed so much in their style in front of this game when we have them here at home, and we have not changed. So it's quite similar team that goes out and play. We know what we need to do, let's say. Trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że Jagiellonia tak bardzo nie zmieniła się, jeśli chodzi o swój styl gry od czasu tego meczu. My również się nie zmieniliśmy, więc myślę, że wiemy, czego się spodziewać jutro. Czy ta ofensywna siła Jagiellonii nie przeraża? Oni strzelili ponad 60 goli w Ekstraklasie. Pogoń jest tym drugim najskuteczniejszym zespołem, ale 48-7 goli. Jednak trochę Jagiellonia strzeliła ich więcej i ma taką łatwość stwarzania sytuacji. Jak ich uda się ich zatrzymać? We need to be good in defense for sure as a team, and but I also see us quite good in offense. So I'm afraid of Jagiellonia's offensive. We have respect for it, but we are not afraid. Na pewno musimy być mocni w defensywie jako drużyna, ale jesteśmy również postrzegani i jesteśmy drużyną mocno ofensywną i nie jest tak, że ja się obawiam jakoś ofensywy Jagiellonii. Mamy do nich szacunek, ale nie boimy się jej. I think it's very important to lift up our strength and our confidence in front of this game and not put up that we are creating Jagiellonia as a monster, that it's unbeatable, because then we will lose. So I think we need to focus on what we are good at and make sure that we can put this out tomorrow in the game. Musimy pracować nad naszymi mocnymi stronami i skupiać się na tym, a nie na tym, że Jagiellonia, nie kreować z Jagiellonii jakiegoś potwora, jakiegoś monstrum, które jest niepokonane, ponieważ wtedy nie wygramy tego meczu. Musimy skupić się na tym, co robimy dobrze i wykorzystać to, aby jutrzejszy mecz wygrać. Ale żeby ograniczyć też szanse Jagiellonii, to jeszcze zapytam się o ich jednego piłkarza, Nene. Zawodnik, który ma bardzo dobry strzał z dystansu, trochę goli już strzelił z dystansu. I czy on będzie miał jakiegoś opiekuna przy stałych fragmentach gry, bo on nie jest w polu karnym, tylko jest poza polem karnym. Często do niego są bezpośrednio zgrywane piłki, albo zbiera te tak zwane drugie piłki wybijane przez obrońców z pola karnego. Chociażby w ostatnim meczu w lidze z ŁKS-em, ku mojemu zdziwieniu, był niepilnowany na 20 metrze od bramki. Czy tutaj pan
już ma jakiegoś wyznaczonego zawodnika, który mu ograniczy możliwość takiego oddania strzału? Mm-hmm. We will. So we will take care of as much as we can, but we will not be able to stop everything, and Jagiellonia will not be able to stop everything. This is football, you know. Tak, będziemy starali się powstrzymać, ale nie jesteśmy w stanie powstrzymać wszystkich sytuacji. Jagiellonia również nie będzie w stanie nas powstrzymać, więc tak wygląda piłka nożna. But the difference between teams can be that you are willing to do more for your teammates. This is the difference, to do more, that one plus one will be three. That's how you can win these kind of games. Ale różnica między drużynami piłkarskimi może również polegać na tym, że wszyscy będą chcieli zrobić absolutnie wszystko dla swojej drużyny, tak aby 1 plus 1 dawało 3. I wydaje mi się, że to może decydować o tym, kto wygrywa w takich meczach. The only way we can win this game is that Pogoń as a team will be heroes, not some individual player can be hero in this kind of games. Pogoń as a team must be heroes. Jedynym sposobem, aby wygrywać takie mecze, abyśmy my wygrali ten mecz, jest to, aby to Pogoń jako drużyna była bohaterem tego meczu. Nie jacyś pojedynczy piłkarze, tylko Pogoń jako całość. Panie trenerze, czy piłkarze już żyją tym meczem, już w szatni od dwóch dni? Jest tylko i wyłącznie dyskusja. Jagiellonia, jak ją wygrać, jak ją pokonać? No, this I have forbidden. Nie, tego zabroniłem. Today they can start. Dzisiaj mogą zacząć. But if we do it before, then we will be totally exhausted before the game starts, and it will not help us at all. Ale gdybyśmy to robili dużo wcześniej i na tym się skupiali, to bylibyśmy wyczerpani, zanim mecz się rozpocznie. So we are focusing on next game, and on Saturday it was Cracovia, and now we can focus on Jagiellonia, but first today. Więc zawsze skupiamy się na nadchodzącym meczu. Przed sobotą skupialiśmy się na meczu z Cracovią, teraz skupiamy się na meczu z Jagiellonią, ale możemy to zacząć dopiero dzisiaj. Pełen stadion ludzi, bo wszystkie bilety wyprzedane. To będzie nasz sprzymierzeniec, ta atmosfera, ten doping. Absolutely. I said to staff that to go out in the evening to this stadium, full house, see the light on, see how the supporters is doing everything to back us up. This is it's very hard to beat these evenings. Z całą pewnością mówiłem już w sztabie, że wyjście na pełny stadion w godzinach wieczornych, na światła, na doping kibiców, to jest coś, co jest trudno pobić. Czy mamy jeszcze pytania? Jeśli nie, to widzimy się jutro na stadionie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.